Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry. Szanowni państwo, znajdujemy się w domu pana Macieja w okolicach Warszawy i chcieliśmy porozmawiać na temat budowy domu w technologii prefabrykatu drewnianego i co pana Macieja przekonało do technologii, do wykonawcy. Mówimy tutaj o firmie Hausberg, która jest właśnie wykonawcą tego domu. Panie Macieju, pierwsze pytanie, jakie chciałbym panu zadać, to dlaczego pan zdecydował się na dom prefabrykowany właśnie w technologii szkieletu drewnianego w systemie ciężkim niemieckim? To jest bardzo rozbudowane pytanie, ale tak, no przede wszystkim podchodząc do wyboru technologii budowy domu, podeszliśmy do tego wraz z żoną dosyć otwarcie, to znaczy nie myśleliśmy tylko o jednej technologii tradycyjnej. Przeszukaliśmy dostępne opcje i technologie, które w ogóle są dostępne. No i wiedzieliśmy o tym, że są różne technologie domu, tak? No bo w ogóle myślę, że nie każdy wie, że różne technologie budowy domu są, że jest technologia budowy taka tradycyjna, powiedzmy metodą albo zleconą, albo gospodarczą, ale jednak metoda tradycyjna, murowana, czy z tego, czy z innego materiału. Wiedzieliśmy, że są metody właśnie prefabrykatów różnych i wiedzieliśmy, że są też metody budowy szkieletu, choćby drewnianego właśnie już na placu budowy, tak? No to jakby tyle mniej więcej wiedzieliśmy i trochę te technologie zgłębiliśmy. No ta technologia nas przekonała tym, że była technologią w naszej ocenie przede wszystkim pewną, jeżeli chodzi o koszty i czas budowy. To było bardzo ważne, jak okazało się, tak naprawdę my akurat decydowaliśmy się o budowie domu jeszcze przed czasami wybuchu pandemii koronawirusa. No i ta pandemia akurat nas utwierdziła w tym, że taka pewność w wyborze była słusznym wyborem, tak? Dlatego, że i pewność czasu budowy, i pewność ceny była tutaj tak naprawdę miała kluczowe znaczenie. A drugi taki no, najbardziej istotny element jest taki, że są to domy no, bardzo energooszczędne. Tak? Decydowaliśmy się w ogóle, staliśmy przed decyzją, czy dom, czy mieszkanie. Metrażowo przy trójce dzieci raczej mieszkanie w Warszawie jest rzeczą mało osiągalną. Tak? I to jest, no oczywiście da się, tak? Ale myślę, że komfort jest zupełnie inny. I jednak podjęliśmy decyzję, że dom, ale chcieliśmy, żeby to był dom w zasadzie samowystarczalny, żeby to był dom, który nie będzie wymagał za dużo obsługi i nie będzie nas też za dużo kosztował. No i wiedzieliśmy, że ta technologia umożliwi nam osiągnięcie tego, że rzeczywiście ten dom będzie tani, będzie przewidywalny w kosztach i obsługi, i w kosztach eksploatacji. No i też jakby już po czasie wiemy, że to była dobra decyzja, tak? Bo mamy dom zeroenergetyczny, dom, który nie potrzebuje w zasadzie w ogóle dodatkowych nakładów z naszej strony, dlatego że dzięki fotowoltaice, dzięki pompie ciepła, przy tak ciepłej konstrukcji, przy tak ciepłej technologii i szczelnej technologii rzeczywiście no po prostu nie wydajemy w ogóle pieniędzy na ogrzewanie, na energię elektryczną. Więc nie mamy tak naprawdę rachunków, tak? Dosyć dużo zgłębiałem same technologie w ogóle budowy, prefabrykacji domów. No akurat taką mam naturę też zawodowo. Zajmuję się innowacjami, wsparciem w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, więc tego typu nowe technologie, nowe akurat to może jest złe określenie, bo są to technologie może nowe w Polsce, bardziej znane za granicą, są dla mnie ciekawe, tak? I zgłębiałem ten temat. No jest to szkielet, który jest oparty przede wszystkim konstrukcyjnie o drewno konstrukcyjne, KVH w tym wypadku akurat. I pan się tego drewna nie bał? Ja się tego drewna nie bałem. No nie bałem się tego drewna z różnych względów. Może jakby to jest też tutaj zgłębiałem temat samej wytrzymałości konstrukcji, tak, tego jak te domy są ognioodporne, jak są też długowieczne. Czyli dom drewniany jest ognioodporny, tak? Tak, więc to jest jakby pierwszy element był taki, że poza wszystkimi tymi plusami, które wymieniłem tej konstrukcji,
Te domy tak naprawdę nie mają wad w stosunku do takich budynków, nazwijmy to tradycyjnych, tak? Czyli murowanych. Nie mają, nie są mniej wytrzymałe, nie są bardziej podatne na właśnie pożary. Te bariery konstrukcyjne mają tak naprawdę taką samą wytrzymałość, choćby właśnie na ogień, no ale takie same też mają wytrzymałości konstrukcyjne, tak? Z tego typu ścian można zbudować w zasadzie każdy budynek. No i wiedziałem też o tym, że na świecie buduje się w tej konstrukcji i wieżowce, i budynki, i hale produkcyjne, tak? I budynki o gdzieś tam wielopiętrowe, budynki powiedzmy biurowe, nie tylko małe domy jednorodzinne, tak? Ja może tylko powiem, że najwyższe budynki sięgają nawet kilkudziesięciu pięter w technologii prefabrykatu drewnianego. Także no, nie bałem się samej konstrukcji. Wiedziałem też, to jest też wiele czynników takich może osobistych. Akurat mój dziadek był stolarzem, moja żona akurat jest doktorem inżynierii materiałowej i też doskonale wiedziała, że samo drewno jest przyjaznym materiałem. Raz przyjaznym, a dwa no, jest bardzo wytrzymałym konstrukcyjnie. Tak? Czasami dużo bardziej niż inne materiały, które mogłyby nam się wydawać, że są trwalsze od drewna. To też jest jakby no, szczególne, jakby drewno konstrukcyjne podlega takiej obróbce, która umożliwia rzeczywiście nadanie mu trwałości, też takiej długowieczności. Więc no, tej konstrukcji się nie baliśmy. Ściany są w konstrukcji, w szkielecie drewnianym. Są to ściany, które są całe tak naprawdę ścianami izolującymi, dlatego że są wypełnione wełną. W naszym przypadku jest to jeszcze dodatkowo przedścianka taka, instalacyjna, która również jest wypełniona wełną, więc łącznie jeszcze z izolacją zewnętrzną budynku, no tej izolacji mamy tak naprawdę no prawie, zdaje się, 40 cm, coś koło tego, tak? Czyli praktycznie cała przestrzeń wolna wewnątrz ściany i na zewnątrz jest wypełniona tak jest, wełną, i która stanowi budynek. Tam około, tak szacujemy, około 80-85% grubości ściany. Tak jest. To jest termoizolacja. To jest jakby klucz, powiedzmy, konstrukcji tego typu budynku. No też sam prefabrykat niemiecki jest prefabrykatem, który powstaje w fabryce, czyli gotowe ściany są przywożone na budowę. To też nas do samego procesu budowy i w ogóle konstrukcji zachęciło. Powiedzieliśmy, że jest pewna pewność, jeżeli chodzi o jakość tych ścian, o ich wykonanie. I no, zależało nam na tym, żeby te ściany były dobrze zaizolowane, żeby były zamknięte już w fabryce i przyjechały tutaj, tylko zostały zmontowane, żeby to drewno, które jest w środku, które jest kluczowe, ta wełna w ogóle nie podlegało czynnikom zewnętrznym. No i tak to w praktyce się stało, tak? My tutaj mamy też dosyć duże przestrzenie w domu na parterze, co też czyniło koniecznym wzmocnienie tej konstrukcji o elementy stalowe. No i to też w tej technologii jest w pełni możliwe, więc mamy taką, powiedzmy, trochę hybrydę tutaj konstrukcyjną. Czyli trochę szkielet stalowy, trochę prefabrykat. Tak jest. Bardziej prefabrykat wzmocniony stalą. Dokładnie tak. I no, wiedzieliśmy też, że właśnie z tego typu ścian można zbudować w zasadzie każdy budynek, każdy projekt, jeżeli właśnie no, odpowiednio się do tego podejdzie. W zasadzie cały budynek jest w tej konstrukcji, dlatego że strop również jest w tej konstrukcji. No, z tą różnicą, że jest to strop, który jest też zalewany wylewką betonową, która też dodatkowo wzmacnia, obciąża całą konstrukcję. Tak? Budynek cały jest posadowiony na płycie fundamentowej, w naszym przypadku płycie też ocieplanej od spodu, tak jest, co no, również jakby było dla nas czynnikiem ważnym przede wszystkim, jeżeli chodzi no, wiadomo, o trwałość konstrukcji, jak i o właśnie zaizolowanie konstrukcji od spodu, tak? Dlatego że ale z tego co wiem, to izolacja jest też na górze fundamentu, czyli jest taka podwójna izolacja termiczna. Tak jest, no jest to ciepła płyta, czyli jest zaizolowana od spodu, jest zaizolowana od góry przed wylewką, także no jest od spodu dom bardzo dobrze zaizolowany. I wylewka stanowi jakby ten poziom ogrzewania, tak? Czyli tak jest, no w naszym przypadku... Wylewka jest źródłem ciepła. Tak jest. W naszym przypadku mamy tutaj ogrzewanie podłogowe, pompę ciepła, która zasila to ogrzewanie. Także rzeczywiście no, w całym domu podłoga jest po prostu tym elementem grzewczym.
No my podeszliśmy do tego zaizolowania domów dosyć tak precyzyjnie, tak? Dlatego że zarówno sama technologia dla nas była istotna, jak i jej wykonanie, jak i to, żeby zadbać o każdą przegrodę. Tak? W technologii tradycyjnej często jak mówi się o izolacji, no to myśli się tylko o styropianie czy warstwie grubości tego styropianu, który przyklejamy na ścianę na zewnątrz. Nie myśli się o takich rzeczach jak mostki termiczne, jak ciepły montaż okien. No, ciepły montaż okien, jak ciepły fundament, jak choćby też zaizolowanie dachu, tak? Czy ciepłe nadproża na przykład, tak? Również. Drzwi, tak. Okien, prawda, w domu. Także no my to, ten dom mamy bardzo dobrze zaizolowany i ta technologia nam to też umożliwiła, tak? No po roku, no już teraz ponad roku, tak, ale po roku rozliczenia opłat za energię elektryczną wiemy, że dom zużywa bardzo mało tak naprawdę energii na grzanie i mamy dosyć sporą nadwyżkę przy prawie 10 kW mocy fotowoltaiki. Mamy dużą nadwyżkę energetyczną, także no, zastanawiamy się, co z tym zrobić, ale też no, mamy... Można sąsiadowi udostępnić. Tak jest, można to jakoś wykorzystać, no choć znaczy, no, mamy ten komfort, że właśnie przy trójce dzieci nie boimy się tego, że nam pralka i suszarka chodzi... Non-stop tak naprawdę, a wiadomo, że w Polsce przy obecnych zasadach rozliczania fotowoltaiki każdy celuje w to, żeby ta fotowoltaika miała mniej niż 10 kW mocy. No i w technologii tradycyjnej zmieścić się w tych 10 kW razem z energią, z zapotrzebowaniem takim bieżącym, jak i grzaniem domu, myślę, że byłoby trudno, tak? Też pamiętając o tym, że moc fotowoltaiki z czasem spada, efektywność pompy ciepła pewnie również i trzeba to długoterminowo gdzieś tam rozłożyć. Ja tylko powiem, że w technologii tradycyjnej, żeby uzyskać taki parametr energooszczędności jak w domu prefabrykowanym, no to trzeba sporo zainwestować w docieplenie tych ścian. To są sumy rzędu 50-100 tysięcy złotych, nawet dodatkowo do takiego standardu murowanego, jaki w tym momencie jest przyjęty, prawda? Tak, no takim ostatnim czynnikiem mi się wydaje był też czynnik taki prozdrowotnościowy czy też ekologiczny. Jakby tutaj nie jesteśmy, powiedzmy, bardzo koszerni, jeżeli chodzi akurat o te sprawy, ale wydaje mi się, że to też jest czynnik istotny. Jeżeli mamy do wyboru ścianę, która jest z zupełnie naturalnych materiałów, jest ścianą, która też zapewnia pewien mikroklimat, tak, no to... A propos tego, co Pan mówi, czujecie różnicę w stosunku do mieszkania poprzednio w domu murowanym? Jeśli chodzi o jakość snu, o jakość wypoczynku? Tak, no to jest też uzależnione, oczywiście tutaj nie ma co oszukiwać wentylacją domu, tak, dlatego, że tego typu dom jest wentylowany poprzez rekuperację, jest bardzo szczelny i jakby tylko ta rekuperacja zapewnia wentylację domu, co sprawia, że rzeczywiście no, jakość snu, jakość oddychania w domu jest tak naprawdę tak, jakbyśmy oddychali cały czas świeżym powietrzem na zewnątrz, tak? Tylko jest to powietrze, które jest przefiltrowane, które jest ogrzane odpowiednio albo ochłodzone w lato i to powietrze w domu jest cały czas świeże. No my już tego nie odczuwamy, ale na przykład nasi goście to odczuwają, tak? I w zasadzie niejednokrotnie nam wskazują na to, że się bardzo dobrze śpi w domu, tak? Że no rzeczywiście jest taki duży komfort no funkcjonowania, tak? W domu. No, nie mówiąc też o tym choćby, że no nie wierzyliśmy do końca oczywiście też jako laicy, jako inwestorzy na początku w samą rekuperację, choćby nie wierzyliśmy w to, czy niepotrzebny będzie dodatkowy wyciąg do pochłaniacz do kuchni, czy nie będą potrzebne dodatkowe wentylatory w łazienkach, no ale widzimy, że nie, tak? No i zapachy bardzo szybko się z domu ulatniają, jeżeli chodzi o kuchnię, co też no gdybyśmy przy tak otwartej przestrzeni tutaj zrobili jakiś wyciąg szczególny, myślę, że niewiele by to dało, a tu cały dom nam się cały czas wentyluje. Podobnie z łazienkami, tak? No w zasadzie nie mamy takiego jakiegoś szczególnego efektu parowania w łazienkach, to też jest przyjemne dosyć. Czyli taki dom w konstrukcji prefabrykatu drewnianego plus nowoczesne technologie OZE, czyli te oszczędzające nam energię typu rekuperacja, pompa ciepła, fotowoltaika, one sprawiają, że ten dom jest po pierwsze energooszczędny, po drugie ekologiczny, a po trzecie bardzo ciepły.
Tak jest. No ja nie, przez to, że tak trochę się starałem zagłębić przynajmniej, tak? No nie jestem na pewno w tym żadnym ekspertem, tak? Ale zagłębić w nomenklaturę. Panie Macieju, ja myślę, że pan już jest bardzo dobrym ekspertem, jeśli chodzi o tą technologię. No, znaczy, tak jak mówię, no, znaczy, podchodziliśmy do tego dosyć poważnie, no bo to jest, myślę, poważna, że inwestycja. Dokładnie, w życiu każdego człowieka inwestycja pewnie największa, budowa własnego domu. I no, tak jak mówię, nie jestem pewnie ekspertem, jeżeli chodzi o nomenklaturę. Domy pasywne to jest coś, co jakby każdy do tego dąży i też dużo osób nadużywa trochę ten termin, tak? Bo my mamy świadomość, że nasz dom no, nie jest takim, powiedzmy, czysto domem pasywnym, tak? No, ale jest to domem niskoenergetycznym. Jest to dom zeroenergetyczny tak naprawdę, bo przez fotowoltaikę. Tak jest. Przy tych instalacjach, które mamy, no wiemy, że po prostu ten dom nie zużywa dodatkowo energii, tak? Sam w sobie w pełni tą energię zapewnia. Też, no oczywiście to też jest kwestia rozwoju technologii, tak? Ale jeżeli tylko ten rozwój na to pozwoli i mielibyśmy też możliwość zainwestowania w akumulatory energii, myślę, że to by zapewniło też jakby takie zupełnie odłączenie domu od sieci i niezależność energetyczną. No w dzisiejszych czasach miejmy nadzieję, że jeszcze regulacje, na które my się kolokwialnie mówiąc załapaliśmy, czyli to rozliczanie takie dosyć, powiedzmy, korzystne dla prosumentów z zakładami energetycznymi, jeżeli one rzeczywiście będą funkcjonowały przez najbliższe lata, no to nie mamy takiej potrzeby, bo tutaj się z nadwyżką tak naprawdę bilansujemy. Ale też no, w dzisiejszych czasach no, właśnie rozmowę prowadzimy dzień po tym, jak zostaliśmy odcięci od źródła gazu. Tak, albo tak jest, zostaliśmy odcięci od źródła gazu. Jakby to sprawia, że tylko się utwierdzamy w tym, że rzeczywiście takie myślenie o tym, żeby być jak najmniej zależnym od różnych czynników jest długoterminowo słuszne. Tak? Pan trafił gdzieś w dziesiątkę z wyborem i technologii, i tych źródeł zasilania, jeśli chodzi o pompę, fotowoltaikę. Tak. Rzeczywiście no, ceny gazu, ceny węgla nie mają wpływu tutaj na zarządzanie gospodarką energetyczną domu. No tak, tak naprawdę jedyne koszty, które my ponosimy w związku z eksploatacją domu, to są koszty związane z wywozem śmieci, z kanalizacją, i wodą, tak. I no i oczywiście podatki od nieruchomości, tak. I to są jedyne takie koszty stałe. Co sprawia, że no też to jest pewien komfort, przynajmniej myśli o przyszłości jakiś, tak? No bo teraz akurat niestety żyjemy w czasach, gdzie mało rzeczy jest pewnych, ale to sprawia, że rzeczywiście ta niezależność, że możemy w miarę komfortowo się czuć, tak? Panie Macieju, wspomniał Pan jeszcze o tym, że na poddaszu jest wylewka betonowa i z naszej wiedzy wiemy, że ta metr kwadratowy tej wylewki waży 160 kg, czyli to jest dosyć ciężki materiał, który tutaj dociąża jakby całą konstrukcję, ale to też świadczy o tym, że ta konstrukcja musi być bardzo wytrzymała, skoro takie obciążenie przenosi z samej tylko wylewki, już nie licząc mebli i innych elementów wyposażenia, które na tym poddaszu muszą się znaleźć, prawda? No tak, no my nie mamy wątpliwości co do tego, że konstrukcyjnie ten dom jest w 100% tak wytrzymały, o ile czasami nie bardziej, niż technologia tradycyjna, tak? Więc jakby to oczywiście można mieć co do tego pewne wątpliwości, w szczególności właśnie w realiach polskich, gdzie ta technologia tradycyjna jest przeważającą jednak nadal technologią budowy domów, ale no, no nie mamy wątpliwości, że ten dom konstrukcyjnie jest w pełni wytrzymały i też to widzimy po jakby korzystaniu z tego domu. No nie ma żadnych, tak realnie, tak, nie ma żadnych tak naprawdę oznak tego, że ten dom jest domem w szkielecie drewnianym. Nie odczuwamy tego w żaden sposób, tak. Akustyka domu i wewnętrzna i zewnętrzna wydaje mi się jest bardzo, bardzo dobra. A mamy tutaj porównanie, bo wcześniej obydwoje wychowywaliśmy się w domach i wiemy, jak ta akustyka takiego tradycyjnego domu się zachowuje, jak ona wygląda. Więc tutaj wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo komfortowo. No i jeżeli chodzi o, nie wiem, o konstrukcję, o zachowanie domu, no to ten dom jest jakby tak samo zachowuje się jak dom tradycyjny, tak? Z tym, że może nawet lepiej, bo z tego co wiem, to tutaj nie było jakichś problemów z pęknięciami, z no tak, mamy uszkodzeniami ścian w wyniku osiadania budynku.
Tak jest. No mamy też jakby już pewien ogląd sytuacji, dlatego że budynek konstrukcyjnie już stoi prawie 2 lata w zasadzie. My użytkujemy ten budynek oczywiście krócej, ale no widzimy po wykończeniu, że rzeczywiście no nie mamy takich szczególnych problemów związanych właśnie z pęknięciami, z takimi konstrukcyjnymi, tak, pęknięciami jakichś, no w zasadzie w ogóle takich problemów nie mamy, tak. Czyli dom po prostu bardzo dobrze zachował się pod kątem osiadania i nie spowodowało jakichś uszkodzeń, przesunięć. No tam, to na pewno tak jest. No i też no, jakby korzystając z tego domu, my już nie obawiamy się o różne rzeczy, tak? Czyli właśnie o to, że nie wiem, jesteśmy na górze i no, pierwsze co myślę osoba, która wchodzi do takiego domu, może nie pierwsze co, ale na liście to do, żeby sprawdzić, jak się decyduje o konstrukcji, to jest na pewno wejść na górę i skoczyć i zobaczyć, co dalej. No ale jak skoczy się na wylewce betonowej, która ma tam, zdaje się, około 8 cm, no to co może być, tak? No jest ta konstrukcja rzeczywiście przytrzymana przez, zresztą mamy nawet zdjęcia, no to są tak mocne belki i tak gęsto rozsiane u nas i jeszcze do tego, jeżeli chodzi o strop, tak? I jeszcze do tego te teowniki stalowe, plus ta wylewka betonowa na górze, że to tam akustycznie nie ma żadnego jest znaczenia. Bardzo dużo warstw, bo tam jest i styropian pod wylewką i potem jest konstrukcja drewniana, tak. Potem mam jeszcze wełnę mineralną do akustyki, właśnie do tłumienia hałasu i to takiego przenoszonego z powietrza czy z uderzeń, powiedzmy z przesuwania mebli. W związku z tym ten strop jest wielowarstwowy i on tłumi, z tego co wiem też u innych klientów, dosyć dobrze. Tak, no z tego jesteśmy zadowoleni, tu jakby, tak jak mówię, konstrukcyjnie nie widzimy tak naprawdę żadnych wad tego domu, więc to jak najbardziej. Panie Macieju, zapytam teraz, w samym procesie budowy, czy coś Pan szczególnie może docenić, czy coś Pana niepokoiło w trakcie budowania takiego domu? To znaczy tak, no, na pewno te dwie kluczowe zalety, tak, czyli pewność, czy większa pewność czasu budowy, jak i większa pewność ceny wykonawstwa, no to są elementy, które są bardzo ważne i które no akurat w tamtym czasie docenialiśmy. No, nasz dom budował się w tym, nazwijmy to, twardym lockdownie, który przyszedł gdzieś tam w marcu. My zaczynaliśmy budowę bodajże właśnie w okolicach właśnie weekendu majowego ten budynek stawał. No i mieliśmy tu wiele obaw, tak, związanych z tym, czy budynek w ogóle powstanie, czy stanie, tak, czy ta cena będzie rzeczywiście gdzieś tam zachowana. No tu wiemy, że rzeczywiście, no jeżeli ściany są konstruowane w fabryce i przywożone są na budowę, na plac budowy i konstrukcja powstaje w tydzień, to wydaje mi się, że jest to dosyć łatwe do zaplanowania zarówno przez wykonawcę, żeby tą cenę właśnie w miarę pewnie zagwarantować i zagwarantować też czas wykonania tego domu, więc to były takie kluczowe czynniki. No my również pewnie jak 90% rodzin decydując się na budowę domu, no musieliśmy to jakoś sensownie zaplanować finansowo. I oczywiście częściowo, nie ma co ukrywać, finansujemy dom kredytem. Częściowo finansowaliśmy go poprzednią nieruchomością, w której mieszkaliśmy sami, tak, sprzedażą tej nieruchomości, więc to było bardzo istotne dla nas, żeby jak najszybciej do tego domu się wprowadzić, żeby tego domu, żeby nie finansować dodatkowo kosztów najmu i żeby jak najszybciej mieć możliwość do tego domu się wprowadzenia. No i też versus technologia tradycyjna, no to jest, ten czas jest dużo, dużo krótszy, tak? Jak bardzo krótki? Krótszy jest ten czas? No myślę, że z wykończeniem domu, tak? To oczywiście zależy od wielu czynników. Pytam w kontekście, bo wiem, że Pan znajomi też budowali domy w systemie tradycyjnym i tutaj Pan był jakby dużo szybciej. Tak, no zdecydowanie tak. Myślę, że no nie ma co się oszukiwać. Jakby budowa w technologii tradycyjnej to jest przynajmniej 2 lata, tak? No jakby to można skrócić pewnie, jeżeli się uda i trafi się na świetne ekipy wykończeniowe, słowne i w ogóle dopasowane do siebie.
Ale to jest minimum 2 lata w mojej ocenie, tak? Często raczej 3 lata z wykończeniem, czy to nachodzi tak na ten trzeci rok. Ten dom da się w pełni postawić w jeden sezon, czyli między już pół roku, z wykończeniem, rok. Tak. Także no myślę, że spokojnie dom da się postawić w pół roku do standardu deweloperskiego. No sama konstrukcja powstaje w tydzień, tak? Więc to też jest oczywiście takie bardzo efektowne, tak? Że budynku nie ma, jest tylko płyta fundamentowa i w zasadzie no nawet w kilka dni. Tak? Sąsiedzi byli zaskoczeni nagle tak szybką budową? Tak, tak, tak. No, chociaż powiem szczerze, jakby myślę, że nie doceniamy trochę świadomości osób, bo coraz więcej ludzi wie, że takie tego typu technologie są i to nie jest takie zdziwienie, że o matko, z czego tutaj budujemy. Na sąsiedniej ulicy jest dom wybudowany w tej samej technologii lata temu. Zresztą to jest taka ciekawa historia, że ja jadąc akurat, decydując się, wracając ze spotkania z panem z fabryki w Hausberg w pociągu, czytałem gazetę, którą sobie kupiłem na dworcu o domach energooszczędnych i tam na pierwszej stronie, w zasadzie, którą otworzyłem, zobaczyłem artykuł o domu energooszczędnym, który został wybudowany w technologii właśnie ciężkiego szkieletu niemieckiego w tej samej miejscowości. Tak? No, był to pewien znak, już stwierdziłem, dobra, to budujemy. No ale no tak, jest tutaj dom wybudowany, stoi, ma się dobrze. Teraz w tym sezonie, bo to też jest już takie pewne spaczenie pewnie po takiej inwestycji, obserwujemy różne inwestycje, które się dzieją, gdzieś tam się dom buduje, no to chętnie podjedziemy, zobaczymy. Tego typu domów w technologiach, powiedzmy, nazwijmy to alternatywnych czy energooszczędnych, może lepsze słowo, tutaj w okolicy się wybudowało też kilka, tak? A to nie jest tak, że domów się buduje jakoś bardzo dużo w okolicy, ale no w samej naszej miejscowości powstał dom szkieletowy. Dom prefabrykowany tuż obok, także ta technologia bardzo się rozwija. Czy miał pan jakieś szczególnie ważne wydarzenie, które by pana, nie wiem, zdziwiło w trakcie budowy tego domu? Czy coś pana zaskoczyło pozytywnie czy negatywnie? Coś, co warto powiedzieć widzom w kontekście budowy takiego domu? To znaczy tak, no warto, żeby sobie uświadomić to, że ten proces budowy to nie jest jakiś proces w 100% magiczny i odbiegający od tego, co jest w technologii tradycyjnej. Sama konstrukcja rzeczywiście powstaje zupełnie inaczej, dlatego że powstaje, przyjeżdżają ściany, które są zmontowane, które są zespolone ze sobą, później oczywiście są właśnie wylewki, które to trochę dociążają. Cała konstrukcja powstaje od razu i jest w zasadzie dom gotowy do wejścia i do zwiedzenia. Ale później muszą powstać wszystkie instalacje, później ten dom musi zostać wykończony, więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to już jest proces w miarę zbliżony do tego, co jest w technologii tradycyjnej. Tak? Też jeżeli chodzi o ewentualne kwestie dogrania ekip, które to tego wykonawstwa dokonują, o właśnie terminy realizacji, więc to na pewno trzeba... Tutaj wchodzi taka typowa logistyka jak dla budowy domu bez względu na technologię. Prawda? Tak jest, więc myślę, że to trzeba sobie uświadomić, że tutaj już tej magii nie ma tak naprawdę i no, warto o tym pamiętać, że później mamy ten proces w miarę tradycyjny. Czy coś szczególnego mnie tutaj zaskoczyło? No, tak jak mówię, my budowaliśmy ten dom w dosyć ciężkich czasach, bo było różne dostępności, jeżeli chodzi właśnie o ekipy, były pewne problemy z logistyką, więc wtedy to dużo rzeczy było zaskakujących. Ale myślę, że tak jakby wrócił do tego gdzieś tam pamięcią, to nie jest tak, że coś szczególnie zaskakuje. No, zaskakuje to, że po tygodniu możemy wejść i zobaczyć, jak ten dom wygląda, tak? Zaskakujące to myślę przy każdej konstrukcji jest to, że przyjeżdżamy na budowę, widzimy taką maleńką płytę fundamentową i myślimy, kurczę, jak to wszystko się tutaj wciśnie, a później stają ściany i wchodzimy w te ściany i nagle się okazuje, gdzie my tu w ogóle, co my tutaj będziemy robić, tak, na tej przestrzeni, więc to jest, na pewno są takie, ale myślę, że to akurat w technologii tradycyjnej jest tak samo podobne. Panie Macieju, spośród wielu firm, które tutaj pan rozważał, wybrał pan właśnie firmę Hausberg. Dlaczego? Co pana przekonało akurat do tej marki, do tej firmy?
Znaczy, no, rzeczywiście tutaj ten proces oceny, myślę, też przebiegał u nas dosyć skrupulatnie, bo ja też osobiście jeszcze miałem okazję kilka firm odwiedzić, kilka zakładów produkcyjnych, tego typu domy. No i rzeczywiście w porównaniu nawet z takimi dużymi graczami, jak i z lokalnymi graczami, którzy gdzieś tam na rynku polskim może trochę dłużej funkcjonują, no to sam zakład, podejście do klienta w firmie Hausberg nas przekonało, tak? Profesjonalizm, jeżeli chodzi o zakład. Myślę, że bardzo duży też profesjonalizm, jeżeli chodzi o samą takie zaplecze, powiedzmy, technologiczne, czyli opiekę konstrukcyjną, architektów. No to rzeczywiście było przekonujące i na tym się jak najbardziej nie zawiedliśmy, tak? Więc myślę, że to są takie kluczowe atuty, o których mogę rzeczywiście z czystym sercem powiedzieć, to jest właśnie to, że od zaplecza takiego technologicznego ta firma jest godna polecenia. Jest godna polecenia też właśnie, jeżeli chodzi o opiekę taką i nad budynkiem, i później, tak, konstrukcyjną, architektoniczną. Nawet do dzisiaj, jeżeli mam jakieś pytania związane z konstrukcją, z daną ścianą, czy możemy coś gdzieś zrobić i tak dalej, no to w zasadzie jest jeden dzień, kiedy osoba, która się tym domem zajmowała, nam może wysłać na przykład szkic konstrukcyjny, od razu to robi, odbiera telefon, jest miła, życzliwa sama z siebie. To nie jest takie oczywiste w branży budowlanej, więc wydaje mi się, że to jest atut i ta opieka jest ważna i też czuliśmy, że rzeczywiście to jest profesjonalnie robione od strony konstrukcyjnej. To było dla nas najważniejsze, tak? Oczywiście, no, tak jak mówimy, zarówno dom był budowany w czasach ciężkich, jak i logistyka budowy domu już na tym późniejszym etapie, dogrywanie różnych ekip często jest trudnym procesem i tu mieliśmy różne, powiedzmy, tarcia mniejsze bądź większe, aczkolwiek też jakby, no, mogę powiedzieć to też z czystym sumieniem, że wydaje mi się, że w podejściu do klienta akurat firma też staje na wysokości zadania i no i jest takim pewnym, powiedzmy, ewenementem, jeżeli chodzi o podejście właśnie w tej branży budowlanej. No to w tych trudniejszych momentach, kiedy właśnie były problemy z logistyką. Tak jest. No, na koniec dnia jakby rzeczywiście firma brała na siebie odpowiedzialność i udawało się różne problemy finalnie rozwiązywać, tak? Co naprawdę nie jest takie oczywiste, jak ktoś nigdy nie budował domu, to tego nie wie, ale no niestety po prostu kultura niektórych firm w branży budowlanej może pozostawiać wiele do życzenia i no na różne ekipy można naprawdę trafić, tak? I to jest dosyć ciężki proces często. Coś wiemy o tym, ponieważ 99 opinii na temat budowania domu w Polsce są to opinie raczej negatywne, prawda? Jeżeli ktoś jest niezadowolony, to chętnie o tym opowie. Tych zadowolonych klientów pewnie jest też sporo, no ale oni już jakoś tak chętnie się nie wypowiadają na ten temat. Panie Macieju, jeszcze takie pytanie dotyczące jakby rynku takich technologii w Polsce i na świecie czy w Europie. Jak pan uważa, dlaczego w Polsce na razie ta technologia ma, powiedzmy, 5-10% udział w rynku, a w takich krajach jak Niemcy, Austria 30, a w krajach skandynawskich nawet 95% udziału w rynku właśnie tych technologii prefabrykowanych, drewnianych, czy innych technologii, które zakładają energooszczędność? Dlaczego w Polsce właśnie jest jeszcze takie małe zaufanie do tej technologii? Znaczy, no, wydaje mi się, że tu jest kilka też takich aspektów, które są istotne, tak? No, pierwszy aspekt jest taki, że w Polsce przyjęła się ta metoda budowy domów metodą gospodarczą. No, tego domu gospodarczo się wybudować nie da. Więc myślę, że każdy nadal myśli, że jeżeli kupi cegły, kupi cement, beton, to ten dom z wujkiem, z dziadkiem, z ojcem wybuduje, albo zatrudni oczywiście indywidualnie kilka ekip i ten dom powstanie, tak? I powstanie dużo taniej niż wycena, która jest dostępna w internecie i cały czas wierzymy w to, że na tym oszczędzimy, tak? Krótko mówiąc.
I to jest to pole do oszczędności. W mojej ocenie... Czy rzeczywiście oszczędzamy? W mojej ocenie nie, aczkolwiek no, jakby wiadomo, no, na pewno są takie przypadki, w których komuś się udało, ale to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że rzeczywiście tą ekipę budowlaną miał gdzieś tam u siebie w rodzinie i to rzeczywiście tą taką tradycyjną metodą gospodarczą ten dom własnymi rękami stawiał, tak? No bo jeżeli poświęci swój cały etat na to, żeby ten dom wybudować, właśnie, to myślę, że to jest pewna oszczędność. Tu jest kwestia jeszcze czasu budowy, prawda? I tak jest. Jeżeli tutaj mamy powiedzmy pół roku do standardu deweloperskiego, uda się taki duży dom jak pana, to jest ponad 200 metrów, wybudować, no to w technologii tradycyjnej, i to jeszcze nie jest generalnym wykonawcą, ale metodą gospodarczą, no to ta budowa może trwać nawet 2-3 lata, tak jak pan zresztą słusznie zauważył wcześniej. I tutaj ten czas, który musi inwestor poświęcić, też kosztuje, prawda? Pan dzięki temu, że ta budowa trwała szybko, mógł ten czas poświęcić na pracę, czy choćby dla rodziny, prawda? Znaczy tak, no to jest jak najbardziej istotne, ale myślę, że wiele osób upatruje w tym właśnie tego pola do oszczędności, no i dlatego wybiera technologię tradycyjną. Część osób w ogóle się nad tą technologią nie zastanawia, bo nawet nie wie, że alternatywne technologie są. Istnieje, tak? W ogóle, tak. A dlaczego się nad tym nie zastanawiają? No nie zastanawiają się nad tym, dlatego że wydaje mi się, że w Polsce nadal standard energooszczędności to jest coś mocno wirtualnego, tak? I do tej pory, myślę, że też realia rynkowe do tego zmuszą inwestorów, nikt nie zastanawiał się nad tym, jak ciepła musi być moja ściana, nie? No bo każdy myślał, wpompuję gazu tyle, ile będzie trzeba, czy węgla dosypię czyli tyle, ile 800 trzeba. 800-1000 zł miesięcznie w sezonie zimowym? No nie było to tak naprawdę, myślę, dużej różnicy i każdy w ogóle się nad tym nie zastanawiał, tak? Inwestorzy pewnie już na zachodzie, w szczególności w Skandynawii, myślę, są bardziej zmuszeni do tego, żeby pomyśleć o tym, jak ten dom będzie tą energię zużywał i jak sprawić, żeby tej energii jak najmniej zużywał. Czyli tak? Tutaj to jest ważne, bo pan mówi, że ten dom jest właściwie zeroenergetyczny, czyli pan nie musi utrzymywać tego domu pod kątem energii czy pozyskania energii. Natomiast taki inwestor budujący dom tradycyjny oparty na piecu gazowym, na takim źródle ciepła, no musi wydać te 800-1000 zł miesięcznie przez około 5-6 miesięcy, prawda? Więc tutaj jest ta prosta różnica, 5-6 tysięcy rocznie versus 0 złotych rocznie. No to zdecydowanie jest ten atut, tak, o którym mówiliśmy, czyli właśnie tą tak naprawdę brak kosztów utrzymania tego typu budynku. Aczkolwiek no myślę, że jakby do tej pory nikt nie był zmuszony, krótko mówiąc, w Polsce z inwestorów do jakiegoś szczególnego brania tego pod uwagę, tak? Tego aspektu właśnie no samej, powiedzmy, ciepłoty samego budynku, samej konstrukcji, tak? Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, jeżeli zobaczymy, że rzeczywiście te ściany muszą realnie, a nie tylko na papierze i w projekcie architektonicznym mieć dany współczynnik przenikania ciepła, jeżeli przetestujemy to później też w realiach, czyli zrobimy test na przykład szczelności budynku, bo co z tego, że na papierze dana ściana ma taką, a nie inną lambdę, jeżeli później się okaże, że mamy tyle dziur w domu, że to wszystko nam ucieka. No to gdybyśmy byli zmuszeni do tego jako inwestorzy, żeby każdy robił tego typu test i żeby rzeczywiście ten test był na określonym poziomie, no to wtedy każdy by podchodził do tego zupełnie inaczej i myślę, że tego typu budynków stawianych byłoby właśnie 90-kilka%, tak. W technologii murowanej na przykład te nadproże stanowią wysokie mostki termiczne, duże mostki termiczne. No przede wszystkim w technologii murowanej, żeby wybudować dom szczelny, to kluczowe jest wykonawstwo, tak? Czyli to, żeby ta ekipa, która buduje dom, później klei styropian, wszystko zrobiła bardzo, bardzo dokładnie, tak? I żeby wyeliminować wszelkie nieszczelności, mostki termiczne, co wydaje mi się, że w realiach polskiego rynku branży budowlanej może być dosyć ciężkie. Na pewno są ekipy, które zajmują się budowaniem tego typu domów, ale to są ekipy, które są pewnie bardzo mało dostępne i dużo droższe, tak? Jeżeli wybierzemy dom w technologii tradycyjnej, ekipą, która no nie ma doświadczenia jakiegoś szczególnego w budowie domów energooszczędnych i po prostu będziemy chcieli postawić cegłę na cegle przysłowiowo i później okleić to styropianem, no to nie ma szans, żeby ten dom był równie ciepły. Do tej pory nikt nie był zmuszony, żeby o tej ciepłocie budynku myśleć i dlatego wydaje mi się, że też nie szukał alternatywnych technologii. Panie Macieju, tak podsumowując, jakie by pan miał przesłanie do przyszłych inwestorów? Co by pan chciał im powiedzieć? Co by pan mógł im doradzić?
Znaczy ja nie obawiałbym się tych alternatywnych technologii. No poza prefabrykatem, tym ciężkim szkieletem niemieckim jest też kilka innych technologii energooszczędnych, o których warto pomyśleć, jeżeli akurat ta nie przekonuje nas do z jakiegoś powodu. Są to technologie, które muszą z racji jakby samej istoty technologii być wykonywane bardzo dokładnie od strony konstrukcyjnej. Firma, która się tym zajmuje, musi do tego podchodzić w sposób bardzo profesjonalny. No i to nie jest tak, jak było pewnie kilkadziesiąt lat temu, kiedy do Polski zawitały ekipy, które szkielety stawiały dużo taniej niż... ekipy ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżały, tak prawda, jest. I w latach 90. i klepały z drewna takiego, jakie gdzieś tam było dostępne, tak, ściany i to wszystko zbijały w całość. No to tak nie wygląda, tak? No fabryka choćby firmy Hausberg, no to jest bardzo zaawansowany technologicznie proces technologiczny produkcji, gdzie wszystko jest tak naprawdę co do milimetra wymierzone. Drewno jest najwyższej jakości. Także no, akurat w tej technologii wydaje mi się, no, nie da się tego typu ścian skonstruować mniej profesjonalnie, krótko mówiąc. Ale też te alternatywne technologie inne, tak, no, też wymagają tego, żeby podejść do tego procesu produkcyjnego profesjonalnie. Więc no, nie ma się co tego obawiać, tak? Warto znaleźć firmę, która będzie dla nas wsparciem takim właśnie strony architektonicznej, ale też takim wsparciem technologicznym czy konstrukcyjnym, która będzie myślała o różnych rzeczach, o których my nie pomyślimy. Jakby samej, już jakby po wyborze firmy, samej technologii naprawdę bym się nie bał, bo ona ma naprawdę no, w zasadzie same superlatywy. Tak? No, po pierwsze, tak jak mówiłem, nie płacimy w zasadzie w ogóle rachunków. Mhm. Po drugie, no nie mamy żadnej różnicy w mieszkaniu, no poza zwiększonym komfortem. Tak samo z zewnątrz, wewnątrz, jakby był domem murowanym. No właśnie to mam na myśli, tak jest. No jak gdybyśmy komuś nie powiedzieli, że ten dom jest w innej technologii wybudowany, to by nawet tego nie wiedział. No poza tym, że nie płaciłby rachunków i miałby lepszy komfort życia wewnątrz, tak, w budynku. No, ale myślę, że każdy, kto podchodzi do wyboru i do w ogóle tej inwestycji, powinien do tego podejść świadomie, tak? Bo jest to jednak duża inwestycja, spory proces. Tak, jeszcze wracając do tego, co pan spytał, to znaczy to przed czym bym przestrzegł, no to zawsze każdy mówi, że to jest duży proces, tak? I że to jest naprawdę istotna inwestycja, że... Jedno wtrącę, 80% w Polsce inwestorów buduje dom samemu, czyli nie znając się na budowie domu, nie zatrudniają generalnego wykonawcy, tylko zaczynają budować system gospodarczym. Potem się okazuje, że po pierwsze nie do końca robią to tak, jak trzeba, a po drugie okazuje się, że po jakimś roku czasu no, to, co przewidywali wydać na ten dom, okazuje się kwotą zdecydowanie za małą i moi doradcy kredytowi często mówią, że klienci budujący dom samemu systemem gospodarczym przychodzą po kredyt dodatkowy i to są kwoty rzędu 30% wartości inwestycji. No, tak, no jakby nic mi nie pozostaje tylko potwierdzić to, bo my sami budowaliśmy domy, ale nasi znajomi również te domy budują i zawsze ten budżet jest w zasadzie przekraczany. Czyli ta pewność kosztowa jest bardzo ważna, żeby wiedzieć na początku, ile dokładnie będzie ten dom nas kosztował. No to zdecydowanie tak jest. No tu mamy ten komfort, że rzeczywiście tego budżetu zakładanego my akurat w zasadzie nie przekroczyliśmy, tak? No mogliśmy go przekroczyć, dlatego że chcieliśmy coś więcej, krótko mówiąc, ale to było świadome przekroczenie, ale to nie było tak, że ktoś do nas przyszedł i powiedział: tutaj to ja musiałem dolać więcej, więc musi pan zapłacić 10 tysięcy więcej, nie? Albo że to będzie. Także zdecydowanie no to ta pewność jest bardzo istotna. No ale tak jak mówię, no jakby samo przedsięwzięcie to jest przedsięwzięcie, czy to będzie z wykonawcą, czy nie. Trzeba pamiętać o tym, że to jest proces, który jest procesem trudnym, tak, i na to trzeba być przygotowany. Z naszych doświadczeń wynika również, że budowa z generalnym wykonawcą nie musi być droższym procesem niż budowa domu samemu, ponieważ właśnie ten czas budowy domu systemem gospodarczym na tyle może powodować wzrost tych kosztów, włącznie z podwyżkami cen materiałów w trakcie jakby budowy, która trwa 2-3 lata, że per saldo może się okazać, że ten dom budowany z generalnym wykonawcą no, będzie w porównywalnych pieniądzach, a może nawet będzie tańszy. No ja jestem w stanie w to w 100% uwierzyć, tak? Bo widząc, co się dzieje też na w ogóle samym rynku też wykonawców takich mniejszych, tak, budowlanych,
no wydaje mi się, że to jest też istotne, żeby znaleźć w ogóle odpowiednie później ekipy wykończeniowe, które poszczególne elementy robią. Także jak najbardziej. Panie Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że wielu potencjalnych inwestorów przyszłych budowniczych może czerpać inspirację z Pana historii i z Pana podejścia, świadomości, którą Pan prezentuje. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i proszę nas polecać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.